Dzień 6 marca 1938 roku odbył się w Berlinie na olbrzymiej sali Theater des Volkes, zwanego również Theater der 5000, pierwszy kongres Polaków w Niemczech, kongres walczącego Polactwa. Na kongres przybyli pociągami zbiorowymi, autobusami Polacy ze Śląska Opolskiego, z Międzyrzeckiego, z Babimojskiego, z Krainy, Kaszub, Warmii, Ziemi Malborskiej, Mazur, Ziem Połapskich, z Westfalii i Nadrenii. Każdy z uczestników płacił bilet, kwaterę, utrzymanie. Nikt nic nie otrzymywał za darmo. Lud polski w Niemczech w dniu 6 marca wykazał, że niczym są dlań materialne ofiary wtedy, gdy idea polska woła. Do Berlina w sobotę i w niedzielę rano zjechały się tysiące. I trzeba było widzieć gospodarzy naszych, robotników, górników, hutników naszych, jak paradowali dumnie na Unter den Linden, czy po Poczdamskiej ulicy, gdzie się mieści główna siedziba Związku Polaków. Każdy obnosił dumę swoją za wszystkich Polaków w Niemczech. Cieszyło się serce każdego, że oto my, Polacy w Niemczech, choć żadnych udogodnień nie mający, potrafimy zjechać się tak wielką gromadą na własny polski kongres w Niemczech. Na krótko przed 12:00 trudno było przecisnąć się przez tłum stojący u wejścia teatru. 2000 ludzi czekało na próżno na karty wstępu. Z górą 5000 siedziało na olbrzymiej sali, nie licząc tych, co stali po gankach i za sceną. Wielu Polaków z Berlina, krewnych, przyjaciół, łamało się po prostu kongresem jak chlebem. Oto przez pierwszą połowę kongresu na sali siedział ojciec, a przez drugą syn, który do przerwy czekał cierpliwie przed teatrem. Największa sala teatralna Berlina nie mogła pomieścić wszystkich delegatów 1,5-milionowej ludności polskiej w Rzeszy. Szumi sala morzem głów. Na scenie wielki znak Polaków w Niemczech, rodło królewskie, znak Wisły i Krakowa, kolebki narodu polskiego i kultury polskiej. Z lewej kaplica Matki Boskiej Radosnej, kaplica, która stanie na ziemi ojców w Zakrzewie z ofiar ludu polskiego na uczczenie 15-lecia walk i prac Związku Polaków w Niemczech. Z prawej strony sceny mównica, a za nią liść lipowy, znak Młodzieży Polskiej w Niemczech. Następuje szczytowy punkt kongresu. Ogłoszenie praw Polaków. Wszyscy spontanicznie wstają, a doktor Jan Kaczmarek w ciszy uroczystej mówi. W dzień 6 marca 1938 roku my, synowie narodu polskiego, wierni synowie spod znaku rodła, zebrani na Wielkim Kongresie Polaków w Niemczech, ogłaszamy uroczyście 5 praw Polaków. Prawda pierwsza. Jesteśmy Polakami. Prawda druga. Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Prawda trzecia. Polak Polakowi bratem. Prawda czwarta.
Co dzień Polak narodowi służy. Prawda piąta, Polska jest matką naszą. Nie wolno mówić o matce źle. Prawdy nasze nie z rozumu mędrców wielkich się wywodzą, ale z najprostszych serc ludu polskiego wydobyte są. Prawdy te zatem dla serc polskich są. I dziś stąd, z Kongresu Polaków w Niemczech, prawdy te do wszystkich serc polskich w świecie przesyłamy.